stawiał tam, prawda, drinki ludziom, wtedy nie było drinków, tylko się napitek i tak dalej. To jak ktoś nie miał pieniędzy, a tak szastał pieniędzmi, to mówili, to jest frajer na niego. Ale to jest z niemieckiego Freiherr. Ja jestem frajerem i się dobrze czuję z tym. Jak już mówimy o pieniądzach, wiecie, skąd pochodzi słowo bank? Każdy z nas chodzi do banku, wierząc, że banki nie okradnie, ale nam mogą okraść w każdej chwili. Mogą nagle nie dać nam pieniędzy. Widzieliśmy to na Cyprze, pamiętacie to? Jak na Cyprze nie chciano oddać pieniędzy i rząd grecki powiedział, jest takie prawo, że przede wszystkim rząd wspiera bank, a później klientów. No ale myśmy im oddali, no czego nie oddać? No ale jak to jest bank? No tak, ale w tej sytuacji nie oddadzą nam. Teraz słowo bank po angielsku, po francusku i po niemiecku to jest ławka. Dawniej się dwóch spotykało i szli na ławeczce omówić interesy. Po czym ten jemu dał coś, ten jemu dał coś. Jutro spotkamy się in the bank, na ławeczce. To jest to. My chodzimy na ławeczkę, która dziś już się nazywa bankiem. I tam robiliśmy zdrowe interesy. Ja jemu dałem czapkę śliwek, on mi dał gruszki albo jajka. I tylko my dwaj wiedzieliśmy, jakie robimy interesy. Dzisiaj w banku trzeba się wyspowiadać, bo ktoś od banku dostanie informację, kto, z kim, kiedy, na ile robił interesy. Dlaczego ja mam mieć takiego Alfonsa na głowie? Czyż oni robią z nas prostytutki? Nie ma nic gorszego jak zły Alfons. To się nazywa prawo na tej planecie. No teraz Roman to już pojechał. Oczywiście. Ja wcale nie mam zamiaru tego wycofać. To jest wyraźny, jak oni to nazywali w komunie, wyzysk człowieka przez człowieka. To jest to. To się nazywa bank. W tej chwili my wierzymy, że pieniądze, które myśmy im powierzyli, oni w każdej chwili nam oddadzą. Nie, tak nie jest. Oni mają swoje prawa, my mamy swoje prawa. Mamy prawo zostać bez pieniędzy też. Pytanie jest teraz, czy nas to przeraża, czy nie? No tak. Pomyślcie o tym, ja wcale nie czekam na odpowiedź. Możecie pobiec szybko ze ściany, powyciągać jak najwięcej, schować pod materac. Albo niech tam będzie, co będzie, to będzie. Różnie każdy zareaguje adekwatnie do swojego stanu świadomości. Ja się nie martwię, bo łysemu włos z głowy nie spadnie. Przepraszam, łysy. Ale jakby nie było, ciągle będą nas straszyć, oczekując, że wpędzą nas w niepokój. A my mamy być właśnie spokojem. Mamy prawo identyfikować się z każdym pozytywnym stanem świadomości. Ja jestem życiem, ja jestem spokojem, ja jestem harmonią, ja jestem miłością. I to nie wystarczy, że ja tak mówię. Ja teraz muszę tak żyć. Bo, dlaczego? Bo zdecydowałem się tym być. Jak zdecydowałem się żyć. Dobry wierszyk. Tak trzeba. Jeżeli ja tak będę żył, to wtedy to się dzieje. Ja tworzę wokół siebie mój świat, tak jak Watykan stworzył wokół siebie swój świat. I dlatego ten, że stworzył ten świat dla siebie, bo to nie jest nasz świat, słuchajcie, gdzie my jesteśmy. Tu widać wyraźnie, że myśmy go nie założyli, bo gdyby inaczej wyglądało. Jestem pewien. Oni założyli dla siebie świat. Przychodzi człowiek, który mówi, albo wyszedł z toalety na przykład, albo już nie mówię, co mogło być przed chwilą tam. Chodzi i mówi tak. Ja jestem vicarius filii Dei. Jestem wikarym Syna Bożego. To On przysłał mnie na ziemię. Jestem niniejszym
właścicielem tej planety i wszelkiego życia na tej planecie i wszystkich dusz. Koniec, tu nie ma dalszej rozmowy, bo on wykupił wszystko. Ja chciałbym może nic z tego, twój kot jest moją własnością. To ja jestem wolnym duchem, absolutnie nie, już teraz nie. Ale jak dasz się pokropić, to zmienimy zdanie. Możesz zrobić karierę i zostać nawet kardynałem. Popełnić kardynalne błędy. To ja nie chcę tak. Kto się ciebie pyta o zdanie? Już jesteś moją własnością. To się nazywa inkwizycja. Nie, teraz to się nazywa kongregacja wiary. Nie ma już inkwizycji. Nazwy, których my używamy, nie są właściwymi nazwami. My używamy nazw, które nam wpojono, że to jest to. To by powiedziano, ty jesteś dziewczynką, ale jak przyszłaś na ten świat, wcale nikt nie wiedział, a ty wiedziałaś, że jesteś dziewczynką? Tak, bo masz innego siusiaka niż ja. Jak to może być czymś wartościowym, taka informacja? To mi tu nie mówimy o siusiakach, bo mówimy o wolności. Już zostaliśmy podzieleni na chłopczyków i dziewczynki. Później się okazuje, jednemu ten zatemperowaną łańcuchę, to on jest Żydem, a drugiemu nie, to nie jest. Słuchajcie, kosmos nie jest zaludniony przez Żydów, nie Żydów. To są dzieci Boże, nie ma żadnego podziału. Ale jak się nie podzieli, to się nie skłóci. Jak się nie skłóci, nie ma konfliktu, a z konfliktu można czerpać energię. A jak jest spokój, to nie. Dlatego my musimy być spokojni. Nie musimy. Powinniśmy. Też nie. Możemy być spokojni w każdej sytuacji życiowej, szczególnie w takich podbramkowych sytuacjach. No tego już za dużo. Nic nie jest nam za dużo. Nadal my decydujemy, być spokojni czy nie. Panie Romanie, oni nas wszystkich pomordują. Dzięki Bogu. Bez tego nie możemy odejść stąd w spokoju. To nie jest, że, jakaś, że ja namawiam was, żebyście czekali na śmierć. Myśmy już umierali wiele razy, tu byliśmy na tej planecie, wiele razy nasze ciała tu umierały, tak tu ma być. I nikt nie chce chyba chodzić do toalety miliardy lat. My mamy tak żyć, w ciele nauczyć się i wyjść stąd. To mówił Chrystus, to mówił Budda nawet, że my tu jesteśmy na chwilę, wcale nie mamy się tu osiedlić. Jeżeli zostajemy tu, będą nas oszukiwać. Do samego końca. Dlaczego? Bo pan papież powiedział, że nie może się doczekać już, żeby pokropić tych braci i siostry. Już teraz są bracia i siostry, dawniej palili na stosie Giordano Bruno, Savonarola. Palili się i krzyczeli na stosie, prawdy nie, swoje ciało spalicie, ale prawdy nie spalicie. Tu byli nasi bracia tego typu na ziemi. Był jeden, że się nazywał prorok Izajasz po polsku, to się nazywał, on się nazywał Jesaja, ten nie przeprowadził po hebrajsku. Jego piłowano drewnianą piłą na rynku. Ciało piłowano. On mówił, Boże, odwróć swoje oblicze, nie patrz, co czynią temu dziecku. W takim stanie świadomości wyszedł z ciała. To byli nasi bracia i siostry. Tak wyszli stąd. Ale inni nie. Ja tu jeszcze wrócę. Nie. Chodzi o to, żebyśmy dbali o stan świadomości, który jest nam podarowany i możemy go sobie wybrać. Ja chcę tak żyć, jak ja teraz żyję. A co będzie za chwilę? I tak nikt z nas nie wie. Ja nie wiem, czy ja w ogóle wyjdę z tego pokoju. Wy wiecie? Czy wierzycie, że wyjdziecie stąd? My nie wiemy nic. I dlatego, że nie wiemy, życie jest ciekawe. Musimy... Niedobrze. Powinniśmy zadbać o wewnętrzny spokój w
każdej sytuacji życiowej. Na przykład jadę samochodem, zobaczę go palanta, jak on jedzie tam, poza tu. Nie, błąd, bo wyprowadza mnie z równowagi, wytrąca mnie z mojej orbity. Ale tak naprawdę to ja się sam wytrąciłem, bo mogłem nie zareagować na to. Niech on jedzie jak chce, ale ja się spieszę na lotnisko. No, ale on o tym nie wie, bo to nie musi obchodzić. To trzeba było wstać godzinę wcześniej. My, denerwując się, nigdy nie mamy racji. A jeżeli nawet mamy rację, to zawsze możemy z niej zrezygnować, żeby być znowu wrócić do tego. Ja jestem spokojny. I wtedy będziemy spotykać spokojnych ludzi na naszej drodze. Ja to przećwiczyłem w Izraelu, gdzie są paskudni biurokraci i dawniej byłem innym normalnym, ale jak mówiłem, który by nie przyszedł na taki wykład i rzucałem się na urzędników. Oczywiście to się kończyło, że mnie wywlekano na korytarz, wołano policję, ale ja broniłem mojej racji. Aż to nie tędy droga, nie ta. To jest utrata energii, strata czasu i Izrael się nie zmieni, i ci ludzie się nie zmienią, i planeta się nie zmieni. Tylko ja mogę zmienić moje nastawienie do stanu świadomości, w jakim żyją ludzie w tym świecie. Nie ma innej drogi. Nie mam zmienić nawet siebie, tylko powinienem zmienić moje nastawienie. Na sami drugi policzek. Aha, jeszcze tu jest inna droga. Słowo aha jest bardzo ważne. To jest wibracja rozpoznania, przebudzenia się. Aha, no to jednak można żyć inaczej. Czy ktoś z was już przeżył to aha w swoim życiu? No właśnie, to jest bardzo ważne aha. Bo jak długo ja nie przeżywam tego, to ja myślę, że świat się kiedyś zmieni. To mi przypomina kobiety, które mają złych mężów i ci mężowie ich biją po pijanemu i na trzeźwo. I ja zawsze się pytam, to czemu się działa z nim tak długo? Każda mówiła to, ja myślałam, że on się kiedyś zmieni. Tyle lat czekają, no ta, no w końcu nie był taki zły. Ja mówię, dlaczego? Pił cię tylko poniedziałki, środy, piątki czy ja? No nie, no wie pan, ale... Nie ma, wie pan, chcesz być bita czy nie, koniec, ja decyduję, jak ja chcę żyć. I są kobiety, że na myśli, on mnie tak naprawdę kochał, ale mnie lął. No jak? Ja w takim wypadku nie mogę pomóc, nawet homeopatia nie pomoże. Bo to jest przyzwolenie. I ja chcę żyć w takim świecie. Skrajny przykład wam dam. Na tej planecie jest świat islamu, prawda? Islam. W świecie islamu są mężczyźni i kobiety. Kobiety to są były dziewczynki. Dziewczynki przyszły na ten świat, mama ją wzięła na ręce, zaniosła ją tam, gdzie trzeba. I tu już nie temperowano końcówek, tu jeszcze gorzej się zaczęło. Ja nie mogłem... Jak pierwszy raz w życiu się o tym dowiedziałem, to ja myślę, że to jest jakiś obrzydliwy dowcip, nie powinno się opowiadać takich dowcipów. Okazuje się, że nie. Moje pytanie jest nie dlaczego oni to robią dziewczynkom, dlaczego dusze się wcielają w ten świat z powrotem? To jest moje pytanie. Jest jakaś dusza, jej to zrobiono. Ona żyje w tym islamie, chodzi w tej maseczce, to się nazywa kwef, to miało być very sexy i tak dalej, one chodzą w kwefach, dużo ludzi. Dla nich nosi maseczki, to jest codzienny chleb powszedni. Jest tak traktowana, jak jest traktowana, umiera, odchodzi w pewnym stanie świadomości i wraca tu. Drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz, szósty raz. Siódmy raz, dopóki nie zrezygnuje, to będzie, znacie ten znak tak. Położony ósemki, to jest to, w co ona weszła. To jest pętla Mebiusa, to się nazywa. Satana stworzyła reinkarnację po to, żeby nie tracić niewolników. W tej chwili jest odwrotnie, już się tyle namnożyło, że jest ludobójstwo się zaczyna. Bo za dużo niewolników też nie chcą.
Ale wracając do tematu, dlaczego te dusze tam wracają do tego świata? To jest jakaś zabawa, sadomaso, o co tu chodzi? Ja nie mam odpowiedzi na to, bo nawet jak ja znajdę odpowiedź na to, to nie pomoże nic. One muszą, te dusze, tak długo ćwiczyć ten temat, aż zrozumieją, aha, kosmos ma czas. Trzeba z tym przestać. I wtedy to się skończy. Bo kosmos ma czas, Bóg ma czas. Żyjcie sobie, dzieci, jak chcecie. My żyjemy w takim świecie, ale nie musimy żyć razem z tym światem. Ten świat ma pewien ton, tunel czasowy, czy linię czasową, i ten świat idzie w pewnym kierunku, albo wierzy, że idzie w dobrym kierunku. My możemy iść każdy po swojej własnej linii czasowej, nie wierząc, tylko tworząc na wzór i podobieństwo Stwórcy, który nas stworzył na swoje podobieństwo jako Stwórców, i tworzymy sobie nasze życie i nasz tunel czasowy, naszą linię czasową, i nie musimy żyć razem z tym światem, bo możemy przeniknąć ten świat jako przechodnie i wrócić tu lub nie. Prawda? Nie musimy żyć razem z tym światem. Wszystko w porządku? Porządek jest podstawą życia we wszechświecie, w którym żyjemy. Porządek po grecku to jest kosmos. To słowo. Kosmos to jest porządek. To na przykład mówimy do kogoś, nie mówimy do kogoś, ale ty masz kosmos tu w domu, to mówimy, co ty masz za bajzel. Słowo bajzel jest niemieckie, austriackie. Zostali Austriacy po sobie, bo bajzel po angielsku to jest pub. Naprawdę. I pewna hrabina, pierwsza holopatka w Austrii, w ogóle w niemieckojęzycznej strefie, którą ja poznałem i o której przyjmowałem pierwszych pacjentów z Salzburgu, powiedziała mi: dziś po południu zabiorę ciebie do mojego bajzla. Ich nehme dich Roma zu mein Bajzel. Ja, ona jest taka naprawdę kobieta, że mnie zaskakiwała parę razy, nawet w garażu. No, nie wchodźmy.